chciałam Wam pokazać jedno z ciekawszych drzew w moim rodzinnym mieście. Na pewno niektórzy już po liściach poznają, że to miłożąb. Ma status pomnika przyrody. Pokażę Wam go z daleka. Jest naprawdę bardzo duży. To miłożąb dwuklapowy. Jakoś przez wiele lat żyłam w przekonaniu, że to miłożąb japoński. Nie pochodzi z Japonii, a z Chin. Jest tu jeszcze drugie takie drzewo. I drugie miłożąb dwuklapowy w Lwówku Śląskim. Poprzedniej zmierzyłam z ciekawości w ogrodzie. Ma 361 cm i zaraz będę mierzyć ten. A ten też ma oznaczenie pomnika przyrody. Również nie ma informacji ani o pochodzeniu, ani odkąd jest pomnikiem przyrody, ani jaka jest szacowany wiek tego drzewa. No, na pewno było tu, kiedy ja byłam dzieckiem, było dosyć już wtedy dużo. Na pewno ma sporo, a zaraz będę mierzyć. Już wiem, słuchajcie, że ten okaz ma 319 cm w obwodzie, a drugie drzewo ma 361 cm.